Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym chciałbym poinformować Grudziądzan na temat ważnych dla nich rzeczy, które miały miejsce w miniony piątek, 17 grudnia w Sejmie. Otóż, Szanowni Państwo, byliśmy wszyscy świadkami wydarzeń niesamowitych, które niestety przykryły rzeczywisty obraz i rzeczywiste problemy, które faktycznie w Polsce się dzieją. Byliśmy świadkiem pogwałcenia norm prawnych, norm systemowych dotyczących wprowadzenia ad hoc w ciągu 15 minut pod obrady Sejmu ustawy, która nosi nazwę Lex TVN, która to ustawa nie dotyczy wprost problemu tylko jednej stacji telewizyjnej, ale dotyczy ona problemu w ogóle funkcjonowania wolnych mediów, czyli to, co Państwu jest należne, dostępu do informacji, dostępu do rzetelnej, obiektywnej informacji. I niestety ta cała sytuacja z pracą komisji, z głosowaniami w Sejmie przykryły to, po co posłowie tak naprawdę udali się w minionym tygodniu do Sejmu, a więc ostateczne prace nad budżetem państwa na 2022 rok. A jak Państwo wiecie, budżet państwa składa się z wielu elementów składowych. Tymi elementami składowymi są również inwestycje, które jako parlamentarzysta poseł ziemi grudziąckiej zgłosiłem do budżetu państwa. Jak Państwo widzicie, za mną są przedstawione takie makiety, takie informacje dotyczące poszczególnych inwestycji, które zostały przeze mnie zgłoszone, a dotyczące wprost potrzeb mieszkańców miasta, niebagatelnych. To są potrzeby ważne, które powinny być jakby skierowane i jakby tymi potrzebami miasta Grudziądza powinno zająć się państwo w ramach swoich możliwości budżetowych. Jak doskonale Państwo wiecie, samorządy z roku na rok są pozbawiane dodatkowych możliwości jakby dochodowych. Są mu zabierane poszczególne kwoty pieniędzy z podatków, z udziału w podatku CIT, z udziału w podatku dochodowym. Dzięki takim rozwiązaniom, czyli jakby zagrabianiu pieniędzy z samorządom, samorządy niejednokrotnie nie mogą mieć możliwości udźwignięcia pewnych inwestycji, które powinny być realizowane. Dlatego też przyjąłem strategię, nie po raz pierwszy, bo już od kilku lat wnioskuję o ważne dla rzeczy i interesu Grudziądzan inwestycje. No i tak się stało w tym roku. Szanowni Państwo, widzicie za mną 5 makiet, to są informacje, to są te poprawki budżetowe, które zostały przeze mnie złożone do planu budżetu na rok 2022. Jak Państwo widzicie, po kolei dla Grudziądza wnioskowałem o modernizację linii kolejowej wraz z infrastrukturą drogowo-kolejową, ale przede wszystkim o modernizację dworca kolejowego w Grudziądzu, czyli temat, który jest tak długi i tak stary jak święty Mikołaj z długą siwą brodą. Jak Państwo doskonale pamiętacie, zapowiedzi wizyty ministrów miały miejsce kilka lat temu. Szumne zapowiedzi, że już przystępujemy, już ten dworzec miał być zmodernizowany. Jak on wygląda na dzisiaj, Państwo widzicie. Zawnioskowałem o kwotę 200 milionów złotych. Kolejną inwestycją, to jest inwestycja bardzo ważna dla nas, jako że jesteśmy wszyscy albo będziemy klientami Grudziąckiego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Jak Państwo wiecie, organem tworzącym ten szpital jest miasto Grudziądz, także całe koszty wyposażenia spoczywają na nas, na podatnikach miasta Grudziądza. W związku z tym, że nie tylko my się leczymy w tym szpitalu, dostęp do tego regionalnego szpitala mają inni mieszkańcy, nie tylko województwa, ale nawet innych województw, uznałem za absolutnie konieczne wystąpienie do ministra finansów o wprowadzenie do budżetu państwa poprawki dotyczącej zrefinansowania wydatków na poniesione inwestycje w kwocie 100 milionów złotych. Kolejną inwestycją za mną to są właśnie inwestycje dotyczące grudziąckiej oświaty, termomodernizacje, przebudowy, remonty grudziąckich placówek edukacyjnych oraz przedszkoli, żłobków, z których samorząd miasta ze względu na ograniczone środki i subwencję oświatową, bo tutaj, Szanowni Państwo, należy również zwrócić uwagę, że gros środków przeznaczonych na subwencję oświatową w całej Polsce są absolutnie niewystarczające. Miasto Grudziądz co roku dokłada do edukacji kilkadziesiąt milionów złotych, a pragnę przypomnieć, że to państwo powinno w 100% pokrywać te wydatki związane z nauczaniem, z kształceniem młodych pokoleń, nie tylko Grudziądza, ale wszystkich Polaków. No niestety tych pieniędzy brakuje, dlatego też zawnioskowałem o kwotę 60 milionów złotych na inwestycje i przebudowę inwestycji oświatowych, w tym budowę również basenów przy szkołach. Kolejną inwestycją to jest inwestycja rewitalizacyjna związana z naszym pomnikiem historii wpisanym przez kilka lat temu na listę pomników historii prowadzonym przy prezydencie RP.
To jest kwota 60 milionów złotych. Doskonale Państwo widzicie, jak można rewitalizować i jakie efekty wizualne przynosi rewitalizacja i nowy pomysł na wykorzystanie obiektów, które się znajdują na ulicy Spiszowej. Pomysłów jest bardzo dużo, ale jak zwykle zawsze na to brakuje pieniędzy, z racji tego, że to jest wizytówka naszego miasta. Praktycznie z panorama Grudziądza kojarzy się praktycznie ze Spichlerzami, dlatego też zaproponowałem, żeby wykorzystać fakt, że jesteśmy wpisani w listę pomników historii, zawnioskowałem o kwotę 60 milionów złotych. Wszyscy, którzy są użytkownikami dróg w naszym mieście, doskonale wiedzą, że droga średnicowa rozpoczyna się od drogi Łąkowej, kończy się na ulicy Paderewskiego i tam jest wolny pas ruchu na dodatkową inwestycję, żeby jakby zwiększyć komfort użytkowników dróg. Dlatego też po raz kolejny zawnioskowałem, żeby ta poprawka, czyli rozszerzenie trasy średnicowej przy drodze krajowej nr 16 do drogi 55 od ulicy Drogi Łąkowej do Paderewskiego o kolejny pas ruchu, to jest kwota 130 milionów złotych. No i szanowni Państwo, stało się tak, że w gąszczu 500 poprawek, które składaliśmy jako opozycja do budżetu państwa, praktyką parlamentarną za rządów Platformy Obywatelskiej było to, że była debata, była dyskusja, mogliśmy omawiać poprawki na sali sejmowej. Fakt taki, że faktycznie głosowania trwały 12-15 godzin, ale każdy poseł mógł uzasadnić i wskazać na konieczność tych inwestycji, które sam wskazywał do budżetu. Otóż co się stało w piątek? W piątek okazało się, że PiS nie ma czasu zajmować się poszczególnymi poprawkami do budżetu i postanowił zblokować te kilkaset poprawek w jedną dużą kulę poprawek i zagłosował przeciw. Więc te poprawki, o których Państwu przed chwileczką wspomniałem, niezwykle ważne nie tylko dla Grudziądzan, aczkolwiek jako użytkownicy dróg, jako rodzice, tak, czujemy się odpowiedzialni za to, żeby te inwestycje kluczowe dla nas były w tym budżecie, znalazły się w tym budżecie i były sfinansowane z naszych podatków, bo budżet państwa to są również nasze podatki. Niestety rząd PiS postanowił z głosami posłów z Prawa i Sprawiedliwości odrzucić te wszystkie poprawki. Pamiętacie Państwo szereg odwiedzin parlamentarzystów z regionu, z naszego okręgu wyborczego, toruńsko-wocławskiego, którzy zapowiadali o rychłym jakby zaangażowaniu się w pomoc dla miasta Grudziądza w poszczególnych różnych aspektach, szpitala, pracowników poszczególnych sektorów. I zobaczcie Państwo, ustawa budżetowa i głosowanie nad budżetem jest takim swoistą metodą sprawdzenia prawdziwych intencji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś tu przyjeżdża i opowiada Grudziądzanom, że pomoże, że będzie się angażował w sprawy ważne dla mieszkańców i w momencie, kiedy ja składam poprawki, licząc na to, że one są przepracowane, one są przedyskutowane z lokalnymi władzami, z lokalnymi przedsiębiorcami, z dyrektorami szkół, czyli są merytorycznie dobrze przygotowane i są faktycznie potrzebne, PiS głosuje przeciw. PiS głosuje przeciw, stwierdzając, że Grudziądzanom to nie jest potrzebne, że są ważniejsze rzeczy. I zobaczcie Państwo, co się okazało ważniejszą rzeczą w piątek. Najważniejszą rzeczą okazało się skasowanie wolnych mediów. I przyjdzie nam, Grudziądzanom, żyć znowu bez tych inwestycji, które moim zdaniem, i rozumiem, że Państwo również podzielicie moją opinię, ważnych dla Grudziądzan jako tako na kolejne lata funkcjonowania w naszym mieście. Wszystko to również jest podyktowane tym, że będziemy klientami Polskiego Ładu. Będziemy klientami pomysłów pana premiera Morawieckiego i rządu PiS na pewne rzeczy, które na razie nie mają żadnego pokrycia finansowego. Wymyślane są poszczególne elementy podatkowe, które absolutnie negatywnie wpłyną na samorządy, bo to jest najważniejsza rzecz. Samorządy bardzo mocno ucierpią na Polskim Ładzie. Mimo zapewnień, że subwencja wyrównawcza w roku 2022 w jakiś sposób wyrówna pewne rzeczy, to o kolejnych latach nie ma już ani słowa. Nie wiemy, jak będzie wyglądała polityka państwa i polityka samorządów w 2023 i kolejnych latach, bo nie ma na to pieniędzy. Jeżeli rząd PiSu permanentnie wchodzi w spory prawne z Unią Europejską, jak Państwo widzicie, wchodzi w kolejne, otwiera kolejne wojenki ze Stanami Zjednoczonymi, z innymi sąsiadami, mamy elektrownię, elektrociepłownię w Turowie, czyli z Czechami, to tam, gdzie nie potrafimy zbudować właściwych relacji, budujemy sobie wrogów, otwieramy kolejne jakieś niepotrzebne, zawadiackie drzwi do takiej polityki niekorzystnej. Dlatego też, szanowni Państwo, musimy zdać sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy.
że przyjdzie nam w nowym roku, niestety, już od 1 stycznia, funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości podatkowo-prawnej. Tak do końca jeszcze nikt nie wie, jak ten Polski Ład faktycznie przełoży się na kieszenie Polaków. Wiemy już jedno, przedsiębiorcy na pewno na tym nie skorzystają. Wiemy o tym, że wszystkie osoby, które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą na podatku liniowym, z całą pewnością stracą na tych rozwiązaniach. Mimo zapewnień prezesa NBP, że są nieograniczone ilości gotówki, okazuje się, że Polski Ład nie wprowadzi korzyści, tylko wprowadzi znowu deficyty w budżetach polskich rodzin. Dlatego też, Szanowni Państwo, będziemy cały czas jakby kontrolować tą sytuację, natomiast składanie poprawek, natomiast taka rzetelna rozmowa z rządem na temat stanu portfeli naszych Polaków, naszych mieszkańców jest jałowa. Jak Państwo widzicie, najwyższa inflacja w całej Unii Europejskiej w Polsce, coraz to nowsze problemy z czwartą falą, piątą falą COVID-u, o czym przed chwileczką dokładnie poinformował Pan Prezes Morawiecki, Pan Prezes Rady Ministrów Morawiecki. Sytuacje w szpitalach są tragiczne. Zewsząd do mnie napływają informacje. Po pierwsze, że już jest prawie 100% respiratorów wykorzystywanych i brakuje leków Agencji Rezerw Materiałowych do leczenia osób chorych na COVID. To, co się dzieje z paliwami, to, co się dzieje w sklepach, doskonale wszyscy wiecie Państwo, bo robicie zakupy, tym bardziej teraz w okresie przedświątecznym. Dlatego też, mając na uwadze to wszystko, chciałem spowodować to, żeby te inwestycje, które powinny służyć mieszkańcom Grudziądza, faktycznie zostały zrealizowane przez rząd i tak jak powiedziałem posłowie Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie żal mam do tych posłów z naszego okręgu wyborczego, że nie podjęli tych poprawek i nie zagłosowali za, czyli byli przeciwko dalszemu rozwojowi miasta. Jak w ogóle może jeszcze dziwić, czy wiadomo, że poprawki trzeba składać, ale czy składając je w ogóle w Twoim przypadku jest jakakolwiek nadzieja, że PiS zagłosuje za czymkolwiek, czy po prostu wiemy już, że i tak odrzuci? Znaczy, jeszcze chciałbym poinformować o jednej ważnej rzeczy, która się złoży z tym, o co Pan redaktor pyta. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wnioskowałem o przeznaczenie kwoty 300 milionów złotych na podniesienie wynagrodzeń pracowników cywilnych wszystkich komend policji, komend miejskich, powiatowych, wojewódzkich, a także pracowników cywilnych Straży Granicznej, ponieważ okazało się po wielu rozmowach, po wielu spotkaniach z przedstawicielami tychże właśnie tego sektora, jakże bardzo ważnego dla naszego systemu bezpieczeństwa i systemu obronnego, okazuje się, że blisko 60% osób pracujących w tychże komendach, w tychże jednostkach, jako pracownicy niemundurowi, czyli pracownicy cywilni, zarabiają najniższe wynagrodzenie, które na dzień dzisiejszy wynosi 2800 zł brutto. Te osoby, niejednokrotnie pracując razem z funkcjonariuszami umundurowanymi, zarabiają blisko dwukrotnie mniej. I składając taką poprawkę, a mówimy tutaj o kilkudziesięciu tysiącach osób, którym te pieniądze się absolutnie należą za to, że te osoby dbają o sprawne funkcjonowanie państwa, nasze bezpieczeństwo i spokój. Okazało się, że i tutaj rząd PiS-u odrzucił tą poprawkę. Było mnóstwo innych poprawek, które wskazują na realne potrzeby znalezienia pieniędzy. Jeszcze raz zapewniam Państwa, tak jak zapewnił to prezes NBP, że mamy nieograniczone pokłady gotówki, 80 miliardów złotych, żeby te pieniądze przeznaczyć dla ludzi. I te wszystkie poprawki, o które wnioskowaliśmy, nie znalazły się w tym budżecie. Więc pytanie o realność. Budżet jest nierealny. Budżet jest całkowicie nierealny, ponieważ jest pisany w ten sposób, żeby się zgrał w sposób prawny. Natomiast to, co powiedział prezydent, to, co powiedział pan premier Morawiecki, że jest dobrze przygotowany, jest całkowitą i absolutną nieprawdą, ponieważ mnóstwo wydatków jest przeniesionych i wyprowadzonych z budżetu, żeby tego nie było widać, żeby one były pozbawione całkowicie kontroli parlamentarnej, żeby były wydatkowane według politycznego uznania, poza kontrolą parlamentu, poza kontrolą komisji sejmowych. Ale skąd te pieniądze brać? No właśnie te pieniądze są dodrukowane, czego jakby efektem jest szalejąca inflacja, która już niedługo przekroczy barierę 10%. I my to wszystko odczujemy w portfelu, w swoich własnych portfelach. Dlatego też, no niestety, taką mamy rzeczywistość, jakże smutną, brutalną i kolejne zapowiadane tarcze antykryzysowe w żaden sposób nie zrekompensują tego, co się dzieje aktualnie na rynku. A tak naprawdę to kto na końcu za to wszystko zapłaci? No podatnicy, my, bo te wszystkie pieniądze, które zostaną przeznaczone na pomoc dla najsłabszych, zostaną wytransferowane z pieniędzy podatników, czyli osób, które chodzą do pracy, które mają własną działalność gospodarczą, więc będą obciążone kolejnymi daninami i to my jesteśmy de facto budżetem, płatnikami dla tychże osób.
Wracam do mojego pytania, czy w ogóle jest sens składania takich poprawek, skoro pamiętamy chociażby Fundusz Inwestycji Lokalnych i miasta nie będące pod władzą obecnych rządzących otrzymywały relatywnie mniej, więc PiS daje tylko swoim. Czy tak rzeczywiście jest? Oczywiście, że tak jest. No, PiS daje nie tylko swoim kolegom posady, synekury, duże pieniądze, duże zarobki, ale daje przede wszystkim właśnie tym sprzyjającym politycznie. I tu jest taka zasada. Będziesz z nami, to dostaniesz. Nie, to trudno. Ale przecież tu my nie mówimy o politykach, my tutaj nie mówimy o poszczególnych nazwiskach, tylko mówimy o społecznościach lokalnych. Przecież żaden samorządowiec, żadna osoba nie bierze tych pieniędzy dla siebie, tylko dystrybuuje je na mieszkańców. I tutaj, jeżeli PiS mówi, że nie dam temu burmistrzowi, czy prezydentowi, czy też temu, to nie daje jemu z nazwiska, tylko nie daje tym mieszkańcom, którzy tworzą budżet państwa, który wtedy PiS może wydawać tak jak sam uważa to za stosowne. I to jest absolutnie błędna, zła decyzja. Nie ma możliwości dystrybuowania środków pieniężnych, środków unijnych, czy też środków z podatków, bez jasnych kryteriów. Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, chwil jest tego ewidentnym przykładem. Boję się, co by się stało, jakby znowu bez żadnej kontroli pieniądze z Unii Europejskiej zostały przypisane Polsce, tak? I w jaki sposób rozdawnictwo dalej by się tutaj rozkręcało. Na pewno by nie było, bo cały czas nie ma kryteriów dostępu do tych środków. Na pewno byłaby to grupa ludzi, która by usiadła w zaciszu gabinetu z poszczególnymi kacykami partyjnymi i by była: temu damy tyle, temu nie damy nic, bo on nie jest z nami, temu damy tyle. Taka jest niestety trudna rzeczywistość. Natomiast co do tego, czy warto składać poprawki? Jak najbardziej tak, bo trzeba pokazywać, że mieszkańcy mają problemy i się te rzeczy, o które my wnioskujemy jako parlamentarzyści, należą, bo to nie jest żadna łaska. To są rzeczy, które są niezbędne i kluczowe dla normalnego funkcjonowania społeczności w danych miastach, wsiach, czy też powiatach. Oprócz grudziąckich inwestycji złożyłem również poprawki dotyczące m.in. Łasina, Brodnicy czy Bąbrzeźna. Są to również poprawki infrastrukturalne dotyczące dróg, dotyczące edukacji. Także ten sam los spotkał mieszkańców Łasina, mieszkańców Bąbrzeźna, mieszkańców Brodnicy. Niestety. Ale to co, czekamy na wybory, czy macie jakiś pomysł, żeby to zmienić? Wybory są tym momentem, kiedy należy przedłożyć pomysł na to, jak ma funkcjonować państwo. Programy wyborcze mają to do siebie, że piszą je politycy i nierzadko są osoby, które się z tym programem zapoznają. Dla nas kluczową rzeczą jest teraz znalezienie wspólnego języka na całej scenie opozycyjnej. Dzisiaj słyszałem w radiu rano, pan przewodniczący klubu Lewicy, pan Gawkowski, już sam zasugerował, że takie rozmowy absolutnie są koniecznością. A o konieczności tychże rozmów mówi lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk, sugerując, że nie ma możliwości wystąpienia pojedynczo do tych wyborów. Musimy iść skonsolidowani, ponieważ najnowsze wszystkie sondaże wyborcze, nawet dzisiejszy, który został opublikowany, pokazuje, że PiS, mimo że wygra te wybory, bo ma około 30%, to już kolejna Koalicja Obywatelska ma 24, natomiast Ruch Hołownia 2050 ma 11, jest Lewica, jest PSL i to wszystko jak sumujemy, to zdecydowanie wygrywamy te wybory i po prostu będziemy mogli stworzyć większość rządową. Ale żeby wygrać wybory, trzeba się zjednoczyć, trzeba przygotować wspólny program, który będzie jakby konsumował wszystkie wartości, wszystkie te wartości i wszystkie te programy, które jakby teraz chodzą oddzielnie w poszczególnych partiach opozycyjnych. Czyli najpierw muszą być rozmowy liderów dotyczące tego, żeby skonsolidować się na scenie opozycyjnej, tak jak jest to na przykład teraz na Węgrzech, tak? I przygotowanie wspólnego jednego programu, który będzie takim swoistą propozycją dla Polaków, którą będą akceptowali od prawa do lewa. No PiS ma w sumie niewielką przewagę w Sejmie. Czy prowadzicie jakieś rozmowy, żeby przyciągnąć, powiedzmy, jakichś sympatyków PiS-u na waszą stronę? W PiS-ie, znaczy też o pewnych rzeczach mówić nie mogę, bo to z racji nawet bezpieczeństwa poszczególnych osób. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i proszę zobaczyć, że w PiS-ie są osoby, które są kilka kadencji, mają ugruntowaną pozycję polityczną, czerpią z tego frukty, są mocno jakby zakorzenieni w strukturach, ale są też posłowie z bardzo niewielką historią parlamentarną i ci posłowie już widzą ten problem u siebie w okręgach wyborczych, że mają spadające notowania, że wchodzą w problemy
nie tyle prawne, aczkolwiek to jesteśmy świadkami na co dzień, ale czasami nawet na ulicach spotykają się z takim wskazywaniem, że to przez was, że to wydzielicie Polaków, że to przez was podwyżki, że to nie funkcjonuje tak jak trzeba i coraz więcej słychać głosów takiego zdenerwowania posłów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i czekamy na ruchy. Do wyborów w terminie konstytucyjnym mamy 2 lata, ale to tak naprawdę ten lokator na Nowogrodzkiej będzie decydował, kiedy one się faktycznie odbędą. Zobaczymy, przyjdzie czas. Ale ostatnie podwyżki dają taki dobry moment na to, żeby przejąć władzę. Ostatnie? Podwyżki. Czego podwyżki? Wszystkiego w zasadzie. A, tak, oczywiście, że tak. No, PiS również bardzo skutecznie, zobaczcie państwo, zaproponował ustawę, która powinna zwiększyć wynagrodzenie czy też diety radnych, czy też prezydentów miast, wrzucając takie kukułcze jajo samorządom. Ponieważ prezydent, czy burmistrz, czy wójt, burmistrz, prezydent może zarabiać od 80% więcej do 100% więcej, czyli nie może zarabiać mniej niż 80%. Tak samo diety radnych są kształtowane. To tylko po to, żeby również osoby dzielić. Natomiast same podwyżki, to jest moim zdaniem początek, to jest prolog do pewnych rzeczy, które będą eskalować i oczywiście próba szukania tego na zewnątrz, wśród komisarzy unijnych, czy też w Rosji, jest totalną bzdurą, ponieważ warto sobie zobaczyć, jak wyglądają współczynniki inflacyjne w poszczególnych krajach, gdzie jednoznacznie wynika, że poziom inflacji w Polsce jest największy. Zobaczcie państwo również, jak kształtuje się poziom kursu walut. To świadczy o tym, jaka jest aktualna sytuacja złotówki.